Rodzina zasiadła do gry w zagadki. Co? Uwaga! Kto to taki? Ho, ho, ho! A potem wszedł, wiecie kto? Wujek Drusemajer! Przyniósł dla Klary dziadka do orzechu. Gdy cała rodzina położyła się spać, przejedzona rodzina, a dziadek spoczął na honorowym miejscu obok Klary, w domu,
zapanowała głęboka cisza. I nic nie wskazywało na to, że ta noc będzie niezwykła. Ale musisz go szukać teraz? Jest mi potrzebny dzisiaj. Bo? No tak naprawdę nie jestem zwykłym dziadkiem do orzechów. Czy to nie jest z twojej strony brak skromności? Mama zawsze nie powtarza... Nie zrozumiesz, póki nie znajdę krakatuka. Czego niby nie możesz mi wyjaśnić bez tego unikalnego orzecha? Bez tego orzecha? Nie uwierzysz w to, co mógłbym o sobie opowiedzieć. Spróbuj. Proszę. Dobrze. Wiesz... Mój ojciec, on bardzo lubił orzechy. Ale w domu było pełno myszy. Co to gdzie? U mnie w domu. Było pełno myszy, które wykradały przysmak. No więc ojciec porozstawiał pułapki. Ale pech chciał, że w jedną z nich dała się złapać królowa myszy. Chyba żartujesz. No naprawdę. I kiedy król myszy dowiedział się, że jego ukochana żona nie żyje, to w rozpaczy rzucił na mnie klątwę. Od tej pory mam tak długo pozostać zaczarowany w tyle lalki, póki nie odnajdę najtwardszego orzecha na świecie i go nie rozłupię. A dodatkowym utrudnieniem jest to, że mogę szukać tylko raz w roku. Podczas nocy bożonarodzeniowej. I to prawda? Nie, sama widzisz. Gdybym znalazł orzech, nie zadałabyś mi tego pytania. Przepraszam. Myślisz, że może być gdzieś tutaj? Nie wiem, ale nie mam czasu. Muszę szukać wszędzie tam, gdzie mam tej jednej nocy dostęp. Może będzie lepiej, jeśli ci pomogę? Naprawdę chciałabyś? Chciałabyś? Masz jakiś plan? W sumie tak. Chciałbym spytać cukrową wróżkę. Ona będzie wiedziała, co robić. To chodźmy do niej. Ale to tam. Mhm. Okej. Okay.
Jak coś mili przekąsicie, zaraz lepsze będzie życie. My nie przyszliśmy po słodycze. Szukamy krakatuka, najtwardszego orzecha na świecie. Wróżko, mogłabyś nam pomóc? Nie przyszliśmy słodycze? Ależ drodzy, co mówicie? Ani pięsa marcepanu, nie chce się miłemu panu, ani czekolady grama, nie spróbuje piękna dama. Może i odpocznę krzynę i spróbuję odrobinę. Nie, nie możemy. Zgnij się. Nie po to przyszliśmy. Lepiej pomóż nam znaleźć krakatukę. Skąd ten pośpiech tam do diaska? A spróbować coś niełaska? Życie trzeba adorować. Trzeba się nim delektować. I smakować. Zesiądziemy, potem może w ten znajdziemy. Władzę przecież całym światem. Zjemy teraz trochę za to. Różko, musimy sprawdzić wszystkie kraje. Musimy zaczynać teraz. Tak, musimy szukać teraz, dziś, z twoją pomocą lub bez. Jacy szybcy i cierpliwi. Ale widać, że uczciwi. Dobrze. Znajdzie, że łaskawa. Zaraz prosto na was. Nie się ciągną rzędem. Jak działają, tu nie będę opisywać. Lecz za drzwiami połączenie jest z krajami przeróżnymi. Gdzieś jest ogień. Dziękujemy. Lecz go odszukać możesz, jeśli zgadniesz, jak kraina się nazywa. Gdy pomylisz nazwę, chodź troszeczkę. Zaraz staniesz tu, przed moim tronem, zostaniesz wypędzony! Jesteś okrutna! Damy radę. Mojej podróży. No i co teraz? Tam? Dobra. Otwieramy. Thank you.
Oni chyba wszyscy czekają na to, żebyśmy rozwiązali zagadkę. Nie martw się, wiem już, gdzie jesteśmy. Dziękuję, ludzie, za rosyjski taniec. Trepak w waszym wykonaniu był naprawdę wspaniały. Czyli jesteśmy w Rosji! Elektryczki wjaśnił, Klara. I idzie duszka bliżej na zdrowie. Może błaga do jaj temu, na już to się go szuka? To jest krakatuk? Nie, to jest. Kusnik, to jest. Pyszny! Za miękki. Musimy już iść. Dziękujemy. Gdzie teraz? Tam. Przychodzą mi do głowy dwa kraje, w których żyją bardzo podobni ludzie. Ale boję się, że jak wypowiem złą nazwę, to wszystko przepadnie. A raz kozie śmierć. Chiny! I po tych słowach, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wszyscy wokół ożyli. Jakiś staruszek przyniósł wiklinowy kosz, wypełniony małymi, twardymi jak kamień pieroszkami. Witajcie! Niech wasze ryż kwitnie co najmniej dwa razy do roku. Dziękujemy. I nawzajem. Poczęstujcie się. Wyglądacie na zdrożonych, ale zmartwionych czymś? Jak powiedział Konfucjusz,
Komu sił nie starcza, ten ginie w połowie drogi. Ja chętnie się poczęstuję. Dobre, ale twarde. Niestety. Chociaż są smakowite, to szukamy czegoś znacznie twardszego. No i w środku była jakaś kartka. To są ciasteczka z wróżbą. Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia. Nie, ale my wiemy, co chcemy znaleźć. Czy możesz nam pomóc, czcigodny starcze? Weźcie jeszcze jedno ciasteczko, a może znajdziecie odpowiedź. Lepszy diament ze skazą niż zwykły kamyk bez niej. Nie, to nie dla nas. My szukamy tego jednego, jedynego diamentu. Dziękujemy za wszystko, ale na nas naprawdę już pora. Obyście znaleźli spokój po tym, jak znajdziecie to, czego szukacie. Bądźcie ostrożni w swojej podróży. Bo jak powiedział Konfucjusz, człowiek potyka się o kretowiska, nie o góry. I podeszli do ostatnich drzwi. No ale tam też. Tam. Tak daleko. Nie mam już siły. Chodź. Na trzy. Raz. Dwa. Trzy. Thank you.
gdy muzyka ucichła, wszystko się zatrzymało. Zwiedne stroje tancerek zamarły w półobrotu. Piękne, dumne konie zatrzymały się z grzybami rozwianymi przez wiatr. I co? Jest jeszcze gorzej niż poprzednio. Ostatnio wahałem się między Chinami a Japonią. Ale teraz do głowy przychodzi mi znacznie więcej możliwości do wyboru. Nie wiesz, na którą się zdecydować? Patrz! Tam jakiś człowiek nalewa innym kawy z takiego dziwnego imbryczka. A te konie! Piękne. Co to może być za kraj? A niech się dzieje wola nieba. Arabia! Trafił. Wszystko wokoło wróciło do życia. Wtedy przyniesiono dla nich wspaniałe dywany i miski pełne daktyli. Muzyka znowu ledwie dostrzegalnie zaczęła dobiegać ich uszu. Czemu twój przyjaciel się martwi? Przecież jest tak piękny. Owoce są świeże. Mamy wodę, która najwspanalej gasi pragnienie. Martwi się? Bo to nasza ostatnia szansa na znalezienie czegoś. Racja, prawie zapomniałam. Ale patrz, zjadam ją już z tego owocu, a w środku była twarda pestka. Nie. Nie, znowu nie to. A czego szukasz? Najtwardszego orzecha na świecie. Takiego, któremu nawet moje zęby ledwo dałyby radę. No, to mamy tutaj coś pasującego do twojego opisu. I podał dziadkowi największy orzech, jaki ten widział w życiu. Orzech palmowy.
piaskowa. Ale gdy wszystko się uspokoiło, wszędzie wokół kwitły kwiaty. Nocna koszula dziewczynki zamieniła się w piękną, balową suknię. Jaki jest wesoły. Jakbym się wybudził z jakiegoś strasznego snu. Cudownie, no cudownie. To może zatańczymy. Jesteś kompletnie inny. Dziewczyny cię nie poznają. Ale patrz, tam jest dwór cukrowej wróżki. Jakiej wróżki? Ja wiem, że my uwielbiamy słodycze. O ja bardzo uwielbiamy. Czekoladki, lajki, ale? Potrafimy czarować? Za to chętnie zatańczymy! Tak, zatańczymy. O nie! Ja muszę grać. No to drogie panie, maestro, muzyka.